Cześć kochani, witajcie na kanale We Love Nails. To znowu ja, Natalia, i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem 5 rzeczy, bez których nie poradziłaby sobie żadna stylistka. Moim numerem 1 są zdecydowanie pędzle. Konkretnie wybrałam sobie tutaj pędzel do nakładania żelu. Jest to nasz dwustronny pędzelek z naturalnego włosia. Myślę, że bez niego nie poradziłabym sobie z wykonywaniem tak pięknych stylizacji. Dużo łatwiej na pewno pracuje się tym pędzlem ze względu właśnie na to naturalne, długie i dosyć szerokie włosie. Dzięki temu jestem w stanie nabrać po prostu większą ilość produktu na raz i nałożyć go na paznokcia i też dużo, dużo lepiej rozprowadzić. Poza tym pędzelek sprawdza się też przy wykonywaniu stylizacji typu ombre. Moim numerem 2 będzie żel budujący. Jeżeli chodzi o Indigo, to w Indigo jest kilka naprawdę bardzo, bardzo dobrych żeli budujących i jeżeli miałabym wybrać jeden, to zdecydowanie postawiłabym na Light Rose'a. Dlaczego Light Rose jest moją jedynką? Dlatego, że jest gęściochem, jest żelem galaretką, nie wypływa z opakowania i ma pigment. Pigment pełni tutaj bardzo, bardzo ważną rolę, dlatego, że podbija mi kolory pastelowe oraz świetnie sprawdza się do Frencha i do Baby Boomera. Dzięki czemu stylizację wykonujemy dużo, dużo szybciej. Nie spływa na skóry, więc możemy sobie zbudować kilka paznokci na raz i jest super twardy, więc nadaje się też do bardzo długich przedłużeń. Numer 3. No i tu chyba nie będzie takiego dużego zaskoczenia, bo w moim niezbędniku musiał znaleźć się ten produkt, a mianowicie formy. Formy indigowe z bardzo dużą ilością linii pomocniczych, które posiadają fantastyczny klej. Nawet jeżeli macie klientki, które mają napotliwość dłoni, którym gdzieś ta forma ciągle się odkleja, to zapewniam Was, że te formy nie będą się rozklejały. No i tak jak Wam wspominałam, linie pomocnicze, czyli coś, dzięki czemu praca stylistki staje się dużo, dużo łatwiejsza. Nie musimy się zastanawiać, gdzie taką formę sobie podciąć, czy wzdłuż, czy w poprzek, bo wszystko mamy pięknie rozrysowane. A dla mnie, jako dla stylistki, był to dosyć spory problem, jeżeli chodzi o podcinanie takiej formy, czy właśnie wycinać sobie bardziej w głąb tą formę, bardziej po jajeczku, czy bardziej jednak w poprzek, żeby ta forma była bardziej płaska. Gdzieś sobie coś nacięłam, nagle powstała mi dziura po podłożeniu tej formy do paznokcia i niestety musiałam wziąć nową formę. Mój numer 4. To może być dla Was zaskoczenie, a mianowicie mój ulubiony top, którym nabłyszczam większość stylizacji, czyli wet look. Wet look dlatego, że jest to top super gęsty, który się długo błyszczy i który się przepięknie błyszczy. Te trzy rzeczy sprawiły, że nakładam go na każdą żelową stylizację. Jego gęstość będzie miała znaczenie w momencie nakładania go na kilka paznokci, ale również przy wyprowadzeniu idealnej linii światła, czyli tego sposobu, w jaki będzie nam światełko padało na powierzchnię naszego paznokcia żelowego. No i numer 5. Piąteczka może wydawać się Wam trochę nieoczywista, dlatego że postawiłam na gąbki. Gąbki do ombre są produktem, bez którego większość moich stylizacji by się po prostu nie obeszła. Szczególnie stylizacje ślubne typu Baby Boomer, ale też stylizacje wakacyjne, właśnie te takie letnie, neonowe ombre. Słuchajcie, ja na mojej drodze stylistki paznokci wypróbowałam z miliony gąbek, poważnie. Kupowałam gąbki w Rossmanie, kupowałam gąbki gdzieś w jakimś sklepiku osiedlowym. Nawet kupowałam takie gąbki bezpośrednio do mycia naczyń. Wycinałam z nich malusieńkie kawałki i tymi gąbkami próbowałam cieniować. I nigdy ten efekt nie wyszedł taki sam, jak właśnie przy użyciu tych naszych indigowych gąbek. No i to już jest cała ta moja wielka piątka. Chociaż jest jeszcze kilka takich produktów, o których chciałabym trochę powiedzieć. Być może zrobię z tego taki part 2 pozostałych produktów, bez których nie wyobrażam sobie pracy, takich jak na przykład baza proteinowa albo bazy mineralne, bo to jest produkt dosyć nowy, który wszedł niedawno do Indigo, a już go pokochałam na tyle, że nie wyobrażam sobie robić swoich paznokci bez bazy mineralnej. Albo żel X-White, to jest tak samo produkt, którym robię bardzo, bardzo wiele zdobień i bez którego też nie wyobrażam sobie pracy. Jakby miał mi ktoś teraz powiedzieć, że zabieram się X-White'a. No nie,
Więc myślę, że jeszcze zrobię part 2 i w nim omówię pozostałe produkty, bez których nie wyobrażam sobie życia. Dawajcie znać, czy chcecie drugą część takich rzeczy, bez których praca stylistki byłaby dla mnie uciążliwa. Czy wolicie, żebym poopowiadała o gąbkach, czy chciałybyście zobaczyć dokładnie, jak wykonuję ombre. Czekam na Wasze sugestie w komentarzach. Wbijajcie też na mojego Instagrama, bo tam często pytam o to, co chcielibyście zobaczyć tutaj na kanale, dobra? Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Być może też to będzie filmik taki gadany. No i ja uciekam. Narazka, pa!